Przechodzimy do kolejnego druku, proszę Państwa, wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie wypowiedzianym wezwaniem o wyrażenie aktywa świętego w Krakowie i zabudowanie nieruchomości budowy położonej w Krzysztof Wieckiej wraz z jednoczesnym ustaleniem 7300 bonifikaty do obik ceny. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 919, drugie czytanie, wezwanie pani dyrektor Marta Witkowicz. Dziękuję panu prezydentowi jako Komisji Mienia i Przedsiębiorczości, a więc stwierdzam odczyt tego czytania i proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania nad drukiem 919. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Czekam na uchwałę radnego stanowego. Proszę uprzejmie. Czy już pan radny zarządu był na głosowaniu? Dziękuję. Czy wszyscy jest problem? U pani radnej Maliszewskiej jest problem, bardzo proszę. A pani Fiałkowski, tak, ponownie, bardzo proszę, może do trzech razy sztuka. Proszę bardzo, tutaj jest formalny pan radny. Szkolenie na temat przyciskania tych urządzeń. Ja pamiętam, świętej pamięci Krzysztof mówił, że radni, dlatego to są awarie, że radni nie patrząc na wpis, że jest głosowanie, przyciskają nerwowo po ileś razy i to awaria jest oczywista. W związku z tym wydaje mi się, że trzeba bardzo umiejętnie to urządzenie takiego oczywiste. Państwo, pan Krzysztof mówi tak, radni nie patrzą po prostu, tylko przyciskają po 5 razy. Dziękuję panu radnemu Rafałowi. W takim razie sądzę, że po tej krótkiej instrukcji nie będzie potrzeby szkolenia, a pani radna być może będzie przyciskała w odpowiednim momencie. Dziękuję pani radny Wilarski za ten wniosek, ale go nie akceptuję. Proszę państwa, głosujemy i tak tutaj zamykam. Czy już pani radna Białkowska zagłosowała? Dziękuję. Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 35 za, proszę Państwa, 0 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę o wyrób. Dziękuję proszę Państwa. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Wyrażenie zgody na sprzedaż do targu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Pestyniego, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 228, drugie czytanie, rezerwuje pani dyrektor Witkowicz. Zatem stwierdzam odczyt tego czytania, proszę Państwa, i proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania nad tym drugim, proszę nie przyciskać jeszcze przycisku. Teraz możemy głosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo byli w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 35 za, proszę Państwa, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt naszych obrad, proszę Państwa, wyrażenie zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 zbudowanego w budynku budowlanego w Wielońskim w Krakowie 26 zaznajemy z panią radną Plikarz zastosowanie 80% bonifikaty. Projekt prezydenta, druk 930, drugie czytanie, a ten projekt Witkowicz Magnus. Zatem stwierdzam odbycie drugiego czytania, proszę Państwa, i proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania uchwałą nr 930. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Niestety ja nie mogę zagłosować. Teraz można głosować. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 34 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 1 nie działał w głosowaniu, zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Wyrażenie kolejne. To jest wyrażenie zgody na sprzedaż do targu ustnego, nieograniczonego i zagotowanej nieruchomości gruntowej zależącej własności gminy miejskiej Kraków, położonej w Krakowie, w Cyjkowskicza, prezydent miasta Krakowa, druk 945, drugie 4, pani Gertrud Wiktorii Fagus. Dziękuję, stwierdzam odczyt tego pytania. Proszę o przygotowanie uchwały do głosowania nad drukiem 945. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Czy wszyscy Państwo byli głosowani? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wyrok. 34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 nie biorąc głosowania. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny druk, proszę Państwa, to jest wyrażenie zgody na sprzedaż targu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zamawiającej własność gminy miejskiej Kraków, zabudowanej w budynkiem użytkowym położonym w Krakowie Wyborczego nr 22, projekt prezydenta, druk 946, drugie czytanie, pani dyrektor Wiktorii Fagus. Dziękuję, stwierdzam odczyt tego czytania. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania nad drukiem 946. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wiele głosowali? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wyrok. 34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt, wyrażenie zgody na zbycie w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 72 w skumalnego budynku przy głosu 1 w Krakowie na znajomców Państwa Galerii Mariana Parysz. Zastosowanie 80% bonifikaty. Druk nr 962. Proszę bardzo, tak żeby ktoś ma głos. Zatem stwierdzam od jednego czytania, proszę Państwa, i proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania i jest gotowe nad drukiem 962. Kto jest za przyjęciem tej uchwały z Państwa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli o głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 33 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt.